Siema, z tej strony AgroRolnik TV i dzisiaj was witam w drugim odcinku z naszej serii. I także, kurczę, lecimy dzisiaj, bo dzisiaj mamy dużo do roboty. Sianokosy oraz lecimy też prasować. Żeby nie przedłużyć, to od razu biorę jawę i jadę po noże i sznurek. Tutaj niby mógłbym się przejść kawałek, ale od czasu do czasu warto przepalić jawę. Tutaj. O, dobra. Kupiłem już, widzowie, już jesteśmy po cięciu. Już wszystko kupiłem, w plecaku mam. Niewiele tam wydałem na to wszystko, kurczę. No to tylko noże do rotacyjnej, znaczy, no, rotacyjnej. Dobra, parkujemy sobie jawkę. I od razu lecimy, 60 bierzemy. Tak jak mówiłem, że z Władimircem z każdym odcinkiem pewnie będzie coraz więcej, ale póki co jeszcze do Władimirca nic nie kupowałem, nie robiłem z nim, bo czasu nie było. Dobra, gdzieś trzeba tu przyczepę zostawić, tutaj pojedziemy, może jednak. Tutaj ją na razie odczepimy. Dobra. Jadymy 60. Najpierw jedziemy wykosić. Tutaj musimy przestawić zgrabiareczkę naszą. Tutaj, kurczę. O, jeszcze delikatnie. Dobra, podczepione. Puszczamy sobie. No i dobra. No i bierzemy naszą mewę Z70. Ciekawe jak to będzie kosić się tym. Dobra. Delikatnie powoli wyjechać. Na jedynce, ale kopci chyba olej bierze. Normalnie zaraz ją rozpoławiam. Bo nie podniosę w sobie do rozkładania. Nie jest jakaś szeroka, no mniejsze jest od rotacyjnej, bo widzicie, to nie jest wielkie. Ale tyle co ja tego tutaj mam, to tam wykoszę sobie. Dobra, niech nabierze obrotów. O, dobra. Nawet trójeczkę sobie pociśniemy. Większego nie będę dawał, bo nie będzie dokaszać na maksa. I będzie zostawało. Nie, no dobrze kosi, dobra kosiereczka. Ale tu badyle. Ona rotacyjna tego nie kosi. Takie dziadostwo narosło. Krzaki. Świeże noże. Żeby zaraz ich nie potępić tylko. No, także sobie tutaj, no, kosimy sobie. Ładne wałki nawet wychodzą z tego. Ale i tak to będzie trzeba przetrząsnąć. Ale to już pewnie nie w tym odcinku. Dobra, jeszcze raz to zobaczymy jak się wyrobimy. Może damy czwóreczkę? No to dobra, jednak nie. No, rotacyjna jest chyba większa. Na pewno nie o metr, ale z pół metra może większa jest. Bo to widać gołym okiem. No
No i tak jak mówiłem, zaraz sobie pojedziemy i będziemy prasować i przy okazji krowom się da, bo gnój potrzebny na pole. Nawozy drogie w tym roku. Nawozy drogie, tu pieniędzy nie ma. W trzeci poko, zaraz w czwarty wjeżdżamy. Chyba szybko pójdzie w miarę. Ładnie sobie 60 pracujesz, żeby jej nie nagrzać za bardzo. Jeszcze się przegrzeje. 60 cały czas mówię, 55. Dobra, teraz tędy tak przejdziemy. Tam się zaraz dokosi. Myślałem, że o miucha walnęłem, ale jednak nie. Przy okazji staram się patrzeć i do tyłu i do przodu, bo tutaj żeby na wałek za bardzo nie najeżdżać, bo to potem złe będzie. Aj, omijaka zrobiłem. No to bardziej Władkiem można by kosić, taka mała rotacyjna. A te drzewo też na pewno będzie trzeba wyciąć za jakiś czas. I te krzaki wszystkie, bo to denerwuje. To ni to potrzebne, ni to nic. Przy okazji na opał by było, jakby zima przyszła. Tutaj luks. O, trochę za mała szerokość, bo tutaj 60 jest szeroka i jadę po kosem po prostu, a to też źle jest. Tak nie powinno być. Coś marna ta trawa, powiem wam. Będzie trzeba przeorać to i jeszcze raz zasiać. I nawoz wysypnąć, będzie ładniejsza na pewno. Coś ona taka za niska jest strasznie. To musimy chyba tak zrobić. To przy okazji w to wjedziemy. A dobra, tu już dookoła przejedziemy się od razu. To jest prawie pod samą miedzę, a to i tak moje pole. Ale tutaj szeroko nie wykusiłem. Trudno. Ale tu też dużo krzaków jest, może nie będę się tak pchał w to bardzo. Jeszcze pognę wszystko i tyle będzie. Dobra, wsteczny zarzucimy. No i z powrotem włączamy. No i dobra, i teraz w to wjeżdżamy. Szybko w miarę poszło z tym koszeniem. To jak tu teraz przejechać? Czy jadę tędy? Oj, o! Oj, już prawie. Oj, by było. No i taką mijaka zrobiłem, no co tu wiele mówić. I poza odcinkiem też, tak jak mówiłem, skosiłem właśnie tamto pole i tak dobrze sypnęło. Kurczę, pieczony prawie 12 ton pszenicy mam, także bardzo dobrze. O, sarny na drodze, super. No i także mówię, bardzo dobrze sypnęło z tamtego pola. Z tego też jestem zadowolony normalnie, z tych żniw. Ciekawe jak za rok będzie. Nie, chyba w tym odcinku tego nie przetrząsiemy, bo to jeszcze wyschnąć musi. A zanim to wyschnie, to minie trochę. Dobra. Na luz sobie wrzucimy. No i składamy.
Dobra. A tej grabiarki to już nawet chować nie będę, bo to się nie opłaca. W następnym odcinku pewnie będziemy zgrabiać. Ile? 10 minut odcinka. No to dobra, bierzemy prasę. Na luz. Ale zostawiłem kopci. Oj, meczki tu stoją, lipa. Dobra, jakoś przejedziemy. O, dobra. Aj, te meczki. Minę trzeba je. Jak tu wyjechać teraz? No dobra, pojedziemy przez łąkę. Albo nie. Albo... No nie będziemy jechać przez łąkę. Tutaj zawrócę delikatnie. Tędy sobie pojedziemy. Przy okazji ze sobą tylko na luz rzucę, bo się zaraz pojedzie, to będzie. Wiaderko ze sobą wezmę. Zawsze dobrze mieć te wiaderko. Może nie spadnie, zobaczymy. Będę sobie dwójko delikatnie jechał. Kierunek. Trójeczka. Cyk, czwóreczka. Dobra, nie spadnie. Ale tu już też widzę, że trochę porosło, bo nie trzeba randapem prysnąć. W której tu strony wjechać? Dobra, tak, jedziemy. Wiaderko na razie schował. Sądzę, że całego nie sprasuję na odcinku. Tu rozłożymy. Też podniesiemy, zobaczymy, że sznurek jest. Dobra, szturek już jest włożony. Tu jeszcze osłonę zdejmy, zobaczymy, jak to będzie iść. Mordę, kopie się! X rozkładamy. Teraz trzeba opuścić. Dobra, załączamy machinę. Zobaczmy, jak to chodzi. Już dawno nie używana, także lepiej sprawdzić. Niby praktycznie nowa, ale wiecie, jak to jest. No dobra, chyba wszystko chodzi, zamykamy. A coś tutaj zostawię jeszcze otwarte. Zamknę, też zamknę. Dobra, wjeżdżamy. Co, no idzie, no, co to ma nie iść. Nawet dwójeczkę włączę. Już nie, pod górkę już nie daje rady. Tu jest kawał pola, a tu jeszcze przecież owiec z rozkoszenia. Odcinków mi nie starczy, żeby to żniwa całe nagrać. O, dobra, poszła pierwsza. Patrzmy. No, dobra, luks. Lecimy dalej. Oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki, subskrypcji, czemu by nie? A i od razu mówię na wasze wszelkie pytania. Nie będzie już chyba Lego Farmy, już teraz to już nie. Niestety już nie. Ja już trochę taki też za stary, no to jestem i w ogóle. Już to nie dla mnie. O, tutaj to trochę widzę.
Bo tutaj szwagier, kurde, a czy nie szwagier, tylko nająłem takiego jednego do koszenia, ale widzę, że tak średnio mu poszło. A tu co się stało? Plandekę wciągnęło. Nie wiem, plandeka się pojawiła. Skąd to? Nie wiem. Tu rów jeszcze nie ma. Chyba jest. Dobra, wycofamy. Ale to snopek. Paczuszka. Dobra. Tu też przy okazji wyciągniemy. Tutaj położymy. O morda. Hamulce nie trzymają. Ja tu trzymam hamulce, a ona zjeżdża. O to kurde. Wałek wyłączę, bo zaraz się zepsuje to wszystko. A coś hamulce słabo działają, widzę. Szczerze to wolne biegi włączę i sobie dam wyższy bieg. Terenowy bieg. O, i tutaj trójeczko sobie jadę na spokojnie. Ma moc w ogóle. Nie to co tymi szosowymi. Ale idzie. Ale idzie maszyna. Już 60 kopię, widzę. No. Mokro tu musi jest. Chociaż tutaj nie powinno być, bo to wzgórze, że tak powiem. Ale no, no i będzie zrobione. Ja to już tak pewnie teraz będę kończył, tylko jeszcze zaniosę parę do domu snopków. Nie będę was zanudzał takim ciągle tutaj robieniem. Dużo roboty jest strasznie. Idę zanieść dla krów jeszcze. Ciekawe, czy sobie dwa dam radę wziąć. Albo wiem, co ja się będę. Wezmę Mercedesem, przyjadę tutaj. Z czego on jest w końcu? Przyda się do czegoś. Ale chodzi. To automat jest, to biegów nie ma przecież. Dobra, wyjeżdżamy. O mordę, jeżdża, zaraz będzie potrącenie. O dobra, no i co, załadujemy tu parę kostek. Bo mnie tutaj czeka jeszcze długa robota dzisiaj, to przy okazji dla krów. I dla was skończę tutaj nagrywać już. Bo to robota będzie do nocy pewnie aż. Z tym wszystkim. Chociaż nie będzie tyle roboty tak w sumie. Tutaj sobie ułożymy. Ależ chodzi. Mercedesik. Ale patrzcie, coś tu 60 nie dawała rady. 55 cały czas mówi 60. Dobra, jeden pies tak naprawdę. Tam dalej też jechać zbytnio nie chcę, bo zaraz się zakopię, jeszcze ten Mercedes i tyle będzie. Dobra, tak trzeba przebiec się szybko.
Jeszcze z jedną i to nie ma co więcej, bo to... To nie ciągnik w końcu, to nie ma tyle koni, żeby takie coś ciągać, chociaż... Chociaż trawa chyba cięższa jest. Pas. Oj, oj, co tu się stanęło? Co tu się stanęło w ogóle? Od nowa trzeba wszystko układać. Co za gra? Aj, 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 aj. Dobra, po prostu teraz wezmę to pasami, przypnę. Teraz jakoś tutaj zawrócić. O, dobra, przy okazji. Screena trzeba zrobić. Wiecie, to trzeba tak zrobić, żeby było do miniaturki ładnej. O, dobra. Idealnym. Dobra. No to jedziemy zawieźć to dla... Krówek naszych, dla dwóch meciek. A jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, niech napisze nazwę dla dwóch meciek, żeby je jakoś nazwać, dwie. Wiecie, żeby jakoś miały nazwę. No zwierzęta fajnie nazwać. Dobra. Ile tych pasów ja mam? Dobra. To gdzie im teraz to tutaj wrzucić? To jest pytanie dopiero. Tu gdzieś? Chyba, że tam. Nie wiem, nie wiem. O, sorry. Oj, nie wiem gdzie tu. Dobra, na razie niech sobie tak leży. Tutaj im wrzucę parę kostek. Niech sobie jedzą. No ja się z wami będę właśnie w tym momencie już żegnał, także... Co tu wiele dodać. Trzymajcie się, cześć, no i pa pa, do następnego.